Windsurfing. Jaki sprzęt wybrać, jaki sprzęt kupić? Porady dla początkujących. Przewodnik zakupowy. Na wielu forach internetowych można przeczytać pytania zadawane przez osoby początkujące odnośnie sprzętu windsurfingowego. Jeśli jesteś nowy w windsurfingu i chcesz kupić swoją pierwszą deskę, czy też cały osprzęt, to warto dobrze przemyśleć swój zakup. Na rynku istnieje całe mnóstwo desek, żagli itd., ale sęk w tym, aby znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Kluczowe znaczenie mają w tym przypadku poziom zaawansowania oraz docelowe przeznaczenie sprzętu. Na początku wybór może wydawać się kłopotliwy, lecz ten przewodnik zakupowy ma za zadanie rozwianie wszelkich wątpliwości, jeśli chodzi o ekwipunek windsurfera. Umiejętnie dobrany rynsztunek może w dużym stopniu zaważyć na tym, czy dzień spędzony na wodzie należeć będzie do udanych. Aby lepiej zrozumieć możliwości, jakie oferuje nam nowoczesny sprzęt windsurfingowy, powinniśmy zgłębić naszą wiedzę na temat dostępnych na rynku kombinacji. Zacznijmy od podzielenia ekwipunku windsurfingowego na kilka podstawowych elementów składowych. Deski windsurfingowe. Deska windsurfingowa to prawdopodobnie najbardziej znana część ekwipunku windsurfera. Jest to również jeden z najdroższych elementów tworzących sprzęt do windsurfingu. Podczas kupna deski należy zwrócić uwagę na wiele istotnych rzeczy i wybrać ją rozsądnie. Kupowanie jakiejś deski tylko i wyłącznie dlatego, że podoba się nam ona pod względem wizualnym, ciekawa grafika i tym podobne, jest poważnym błędem. Deski windsurfingowe podzielone są na kilka kategorii i dobrze jest posiadać przynajmniej względną wiedzę odnośnie typów desek i ich przeznaczenia. Deski windsurfingowe dla początkujących. Deski szkoleniowe. L. Large. Podczas pierwszego kontaktu z deską windsurfingową bardzo szybko zdajemy sobie sprawę z tego, że kluczem do sukcesu jest możliwość utrzymania równowagi. Tu z pomocą nadchodzą deski windsurfingowe stworzone z myślą o osobach początkujących. Stabilna deska windsurfingowa przyczynia się bowiem do tego, że możemy poświęcić więcej czasu na naukę windsurfingu, a mniej na spadanie z deski i brodzenie w wodzie. Umiejętnie dobrana deska może zaważyć na tym, czy pokochamy ten sport od pierwszej chwili oraz przyczynić się do tego, jak szybko będziemy czynić postępy w nauce windsurfingu. Miarą desek windsurfingowych jest ich wyporność mierzona w litrach. Deska windsurfingowa dla początkujących może mieć 220, 200 bądź 180 litrów. Chodzi tu o nic innego jak o objętość wody, jaką może wyprzeć deska zanim zacznie tonąć. A konkretniej 1 litr objętości deski jest w stanie unieść 1 kg masy ciała windsurfera. Nie ma tu żadnej magii, jedynie matematyka. 200-litrowa deska może skutecznie utrzymać ciężar o całkowitej masie 200 kg. Przy uwzględnianiu rozmiaru deski, jaka jest nam potrzebna, należy do masy ciała windsurfera doliczyć wagę dodatkowego sprzętu, np. masztu, żagla, bomu oraz wszystkiego tego, co dodatkowo będzie zmuszona dana deska unieść. Przykład. Waga ciała windsurfera 80 kg, waga sprzętu 20 kg, razem 100 kg. Jak łatwo wywnioskować z przykładu podanego w tabeli, rider, którego masa ciała wynosi 80 kg, potrzebuje deski 100-litrowej. Należy jednak pamiętać o tym, że taka objętość deski pozwala nam jedynie na utrzymanie się na wodzie, zatem dobrze jest mieć jakiś zapas. I tu pojawia się pojęcie niezmiernie ważne, a mianowicie objętość rezerwy, reserve volume, która powinna wynosić dwukrotność szacowanej objętości, jaka będzie nam potrzebna, czyli całkowita masa 100 kg, objętość rezerwy 100 kg, wymagana objętość deski 200 litrów. Wnioski płynące z przedstawionych przykładów są następujące. Ilość rezerwowej wyporności deski wpływa znacząco na możliwość utrzymania równowagi. Bez rezerwowej wyporności proces nauki windsurfingu byłby mozolny i bardzo frustrujący, gdyż każdy, nawet najmniejszy błąd ridera kończyłby się jego lądowaniem w wodzie. Większa objętość deski równa się większa jej stabilność. Niemal tak samo ważnym jak wybór deski jest znalezienie dobrej szkoły windsurfingowej prowadzącej kursy i szkolenia dla osób początkujących, ale to już osobny temat. FR – deski windsurfingowe do freeride'u. Kiedy już wszystkie podstawy windsurfingu zostaną opanowane, wielce prawdopodobnym okazać się może, iż deska, jakiej używaliśmy podczas procesu nauki windsurfingu, okaże się dla nas zbyt powolna i mało zwrotna. Przychodzi więc oto czas, by rozważyć kupno innej deski, takiej, która przeniesie nas level wyżej. Przykładem takiej deski może być deska freeride'owa. Deski do freeride'u są o wiele bardziej dynamiczne od desek szkoleniowych, lecz charakteryzują się one wzmożoną stabilnością podczas skrętów w porównaniu do innych desek dla osób zaawansowanych.
Po przesiadce z deski szkoleniowej na deskę do freeride'u z pewnością od pierwszego momentu poczujemy różnicę. Są one zdecydowanie szybsze i bardziej zwrotne ze względu na mniejszą objętość oraz specjalny sposób, w jaki są one profilowane. W zależności od wagi i tempa, w jakim czynimy postępy, nasza pierwsza deska freeride'owa powinna mieć od 135 do 180 litrów wyporności. Najczęściej wybieranym rozmiarem są deski, których objętość waha się pomiędzy 145 a 160 litrów. Jest to rozmiar pozwalający na uzyskanie kompromisu pomiędzy możliwością doskonałej zabawy i dużą stabilnością deski. Być może warto przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej kupna nowej deski spróbować różnych ich wyporności, na przykład wypożyczając różne rozmiary i różne typy desek i wybrać taką, która najbardziej nam pasuje. Deski windsurfingowe Freestyle i Wave. Prawdopodobnie najbardziej pożądany typ deski windsurfingowej. Jest to połączenie cech charakterystycznych dwóch desek, deski do freestyle oraz deski do pływania na falach. Dzięki takiej kombinacji otrzymujemy deskę o ogromnych możliwościach. Perspektywa pływania zarówno na grzbietach fal, jak i po spokojnej tafli wody daje sposobność do nieskończonych chwil spędzonych na wodzie i do wyśmienitej zabawy. Rozmiar deski all-in-one, jaki powinniśmy wziąć pod uwagę podczas jej kupna, waha się pomiędzy 85 a 120 litrów. Mniejsze deski mogą nie spełniać swojej funkcji, jeśli nie jesteśmy jeszcze ekspertami w swojej dziedzinie. Większe zaś sprawiają, że stają się one deskami bardziej odpowiednimi do freeride'u, aniżeli do pływania na falach. FS – deska windsurfingowa do freestyle. Freestyle'owe sztuczki wykonywane przy użyciu deski i żagla mogą przyprawić o zawrót głowy. Dla osób patrzących z brzegu jest to niesamowite widowisko. Dla osoby pływającej niewiarygodnie porywające zajęcie. Wyskoki deski z wody, różnego rodzaju obroty i kombinacje wyżej wymienionych zapewniają długie godziny rozrywki zarówno dla windsurferów, jak i publiki. Deski do freestyle mają ogromne możliwości, a ich podatność na przyspieszenia, skoczność oraz możliwość wykonywania szybkich obrotów są cechami najbardziej pożądanymi. Sprawiły one, że freestyle zyskał bardzo szybko wielu zwolenników, których każdego dnia przybywa. Zazwyczaj są one krótkie i przysadziste. Ten specyficzny typ konstrukcji sprawia, że w łatwy sposób może ona płynąć również w kierunku wstecznym. W. Deska Wave. Istnieje wielu windsurferów, którzy nie wyobrażają sobie uprawiania tego sportu bez możliwości pływania na falach. Deski Wave zaprojektowane są w taki sposób, aby dziób mógł bez przeszkód wzbić się ponad falę, a burta deski, jej krawędź, nie była hamowana przez opływającą deskę wodę. Zasadniczo desek tych używa się tylko i wyłącznie w dni wieczne, choć da się na nich pływać również podczas spokojniejszych warunków wiatrowych. Generalnie uniwersalny rozmiar desek Wave polecany do pływania przy szerokim zakresie wiatrowym waha się pomiędzy 68 a 110 litrów. Aczkolwiek wszystko uwarunkowane jest oczywiście od wagi windsurfera oraz konkretnych warunków wiecznych, przy jakich mamy zamiar pływać. W. FW – wyścigowe deski windsurfingowe oraz deski Formuła Windsurfing. Tylko dla zapalonych i zdeklarowanych miłośników prędkości i mocnych wrażeń. W zasadzie deska wyścigowa jest jak ta do freeride'u, tylko na dopingu. Deski wyścigowe mają wzmocnione burty, dzięki czemu bezproblemowo pokonują zakręty i z ogromną prędkością pływają w linii prostej. Jeśli należysz do entuzjastów adrenaliny oraz prędkości i choć raz przepłyniesz się deską rajdową, to już nigdy więcej nie zadowoli cię żadna inna deska. Żagle do windsurfingu. Również i w tym przypadku stajemy przed wyborem różnych kształtów i rozmiarów przeznaczonych dla różnych dyscyplin windsurfingu. Freestyle, freeride, wave i tym podobne. Do wyboru, do koloru. Każdy znajdzie coś, co zaspokoi jego potrzeby. Oczywiście teoretycznie można zbudować windsurfingowe imperium i posiadać w swojej kolekcji każdy typ żagla i to w kilku kolorach. W praktyce jednak mało kogo na to stać i prawda jest taka, że na początek w zupełności wystarczą dwa żagle do windsurfingu w dwóch różnych rozmiarach. Mówiąc prościej, jeden do pływania przy silnym wietrze, drugi zaś przy słabym. W tym miejscu ogarniemy podstawową wiedzę na temat żagli w ogóle. Jeśli zaczynamy od zera, to bezwzględnie powinniśmy trzymać się wcześniej wspomnianej reguły. Jeden żagiel do silnych i jeden żagiel do słabych wiatrów. Taka kombinacja pozwoli stworzyć pakiet, który umożliwi nam pływanie przez wiele lat oraz przy pełnym zakresie wiatrów.
Windsurfer o średniej wadze powinien rozważyć zakup żagla o powierzchni 4,5 m kwadratowego na silne wiatry oraz wielkości 6,5 m kwadratowego słabe wiatry. Są to jednak wartości bardzo przybliżone, dlatego że różnić się one będą w zależności od wagi, umiejętności, używanych desek i osobistych preferencji każdego z nas. Najlepiej w takiej sytuacji skonsultować nasz zakup z kimś, kto się na tym zna. Każdy sklep posiadający sprzęt do windsurfingu, również sklepy internetowe, zatrudniają osobę, która posłuży nam pomocą podczas zakupów. Dodatkowo w znanym nam wszystkim Google Store dostępna jest również aplikacja, dzięki której przynajmniej teoretycznie będziemy w stanie zdefiniować rozmiar żagla nam potrzebny, ale również oszacować rozmiary innych potrzebnych nam elementów. Żagle Freeride. Na ogół są to żagle w większych rozmiarach od 5,5 do 7,5 metra w górę. Stosowane są one głównie na niewzburzonej wodzie wraz z deską freeride'ową. Mają one dość pełny profil cięcia, który umożliwia im złapanie względnie jak największą ilość wiatru. Fakt, iż wyposażone są one w 6 lub 7 listew sprawia, że są dość sztywne. Przeważnie nie stosuje się w nich kamberów, a ich specjalna budowa sprawia, że cały ciężar utrzymywany jest możliwie najniżej, co z kolei ma ogromny wpływ na zwrotność żagla, umożliwiając tym samym łatwiejsze sterowanie. Żagle wyścigowe, race. Podobnie jak w przypadku desek windsurfingowych, pasuje tu określenie, że są to żagle dla miłośników mocnych wrażeń. Ich rozmiary przekraczają powierzchnię 10 m kwadratowych, wyposażone są w liczne listwy. Stosuje się w nich rotatory, kambery, mające za zadanie nadanie i utrzymanie prawidłowego kształtu kieszeni masztowych. Dzięki temu przednia część pędnika opływana jest przez powietrze we właściwy sposób. Żagle do wave windsurfingu. Rozmiar tych żagli waha się przeważnie pomiędzy 3 a 5,5 metra. Elementem często spotykanym w przypadku tych żagli jest materiał o nazwie X-Ply. Laminowane tworzywo, którego budowa opiera się na technologii Spectra Yarn, które zapewnia im dodatkową moc oraz trwałość. Lik dolny tych żagli znajduje się wyżej, jeśli porównywać by je z żaglami do freeride'u, co zapobiega uderzaniu żagla przez nadchodzące w jego kierunku fale. Żagle do freestyle windsurfingu. Żagle freestyle to specjalny rodzaj żagli zaprojektowanych z myślą o maksymalnej manewrowości. Są one zazwyczaj mniejsze i lżejsze niż tradycyjne żagle windsurfingowe, co ułatwia wykonywanie skomplikowanych trików i ewolucji. Ich kształt jest optymalizowany tak, aby umożliwić szybką reakcję na ruchy surfera. Kluczowe cechy żagli freestyle do windsurfingu to lekka konstrukcja, użycie nowoczesnych materiałów, brak wzmocnień. Kompaktowy rozmiar. Mniejsza powierzchnia żagla ułatwia wykonywanie szybkich zwrotów i trików. Wysoka manewrowość. Żagle freestyle są zatem idealnym wyborem dla windsurferów, którzy chcą skupić się na wykonywaniu akrobacji i dynamicznej jazdy. Maszty windsurfingowe. Maszt do windsurfingu jest niezmiernie ważnym elementem wyposażenia każdego windsurfera. Niestety jednak większość ludzi nie przykłada do wyboru odpowiedniego masztu zbyt dużej wagi. Gro z nich uważa, że jedyną wytyczną tego, czy maszt jest odpowiedni, jest jego kompatybilność z rodzajem i rozmiarem posiadanego żagla. Nic bardziej mylnego. W tym momencie warto dowiedzieć się kilku faktów dotyczących historii masztów windsurfingowych. Dzięki temu będziemy w stanie w sposób bardziej przystępny zrozumieć różnice pomiędzy masztami z tamtych lat, a współczesnymi, co z kolei ułatwi nam decyzję odnośnie tego, jaki maszt jest idealny w naszym przypadku. Pierwsze maszty windsurfingowe wykonywane były z tworzywa epoksydowego i były one jednoczęściowe. Oznacza to, że nie było możliwości rozebrania ich na kawałki, co z kolei stanowiło spory problem w przypadku, kiedy chcielibyśmy maszt taki przetransportować. Duże, ciężkie i niezgrabne maszty przysparzały wielu problemów ze sterowaniem deską windsurfingową. Wynika to z tego, że epoksyd jest mało elastyczny i potrzebuje więcej czasu, aby po uderzeniu przez wiatr odzyskać stabilność. Choć w późniejszym okresie zaczęto produkować je w sposób pozwalający rozebrać maszty na dwie części, rozwiązując tym samym problem transportu, to jednak sterowność i trudność obsługi pozostały niezmienione. Maszty aluminiowe to kolejny wynalazek w historii masztów windsurfingowych, zdecydowanie lżejsze i bardziej elastyczne od epoksydowych. W krótszym czasie powracają do pierwotnej pozycji po uderzeniu przez wiatr. Namacalnie łatwiejsze w obsłudze, mogą zaoferować lepszą zwrotność podczas pływania. Maszty z włókna węglowego.
Jeśli zamiana epoksydu na aluminium była ogromnym krokiem w historii masztów windsurfingowych, to wynalezienie masztu z włókna węglowego można nazwać kamieniem milowym. Są one lekkie i bardzo elastyczne, co sprawia, że po uderzeniu żagla przez wiatr, w mgnieniu oka powracają one do neutralnej pozycji, przez co nie tracimy prędkości, z jaką płyniemy. Generalnie niepisana zasada rządząca masztami z włókna węglowego mówi, że im wyższa zawartość włókien węglowych w maszcie, tym bardziej jest on elastyczny. Jedyną wadą tych masztów jest ich dość wygórowana cena, a im wyższa zawartość węgla w maście, tym wyższa jest również jego wartość. Za jakość i komfort użytkowania trzeba jednak zapłacić. MCS i IMCS. Dawniej jednostką miary sztywności masztu był MCS, Mast Check System. Jak doskonale wiemy, maszty mogą mieć różną długość oraz elastyczność. W związku z tym, że MCS używany był głównie w przypadku masztów o standardowej długości 465 cm, nie był on zbyt precyzyjny w przypadku masztów o innej długości lub giętkości. Dlatego też opracowany został nowy system, który używany jest po dzień dzisiejszy. Mowa tu o IMCS, Indexed Mast Check System. Istnieje wzór, według którego można wyliczyć idealne dla nas IMCS, aczkolwiek warto nadmienić, że każdy żagiel zaopatrzony jest w nadrukowane przez producenta na nim informacje dotyczące IMCS. W większości przypadków niezastosowanie się do tych wytycznych prowadzi do zmniejszenia wydajności żagla, a tego przecież nie chcemy. Niższa wartość IMCS oznacza, że pędnik będzie bardziej miękki, jeśli chodzi o odczucia osoby pływającej. Dlatego też niskie IMCS preferowane jest przez windsurferów o mniejszej masie ciała. Analogicznie, większe IMCS jest bardziej odpowiednie dla cięższych windsurferów. RDM i SDM. To kolejny szczegół godny rozważenia. Standardowe maszty oznaczone są symbolem SDM, Standard Diameter Mast. Natomiast maszty do pływania na falach, wave, najczęściej posiadają oznaczenie RDM, Reduced Diameter Mast. Co to oznacza? Nic innego jak zewnętrzną średnicę, grubość masztu. Sporą zaletą masztów RDM jest fakt, iż grubość ich ścianek jest większa, aniżeli w przypadku masztów SDM. Sprawia to, że są one dużo bardziej wytrzymałe i mniej podatne na uszkodzenia, jak choćby złamania. Istnieje wielu przeciwników masztów RDM, którzy jako ich wadę najczęściej podają fakt, iż należy dokupić do nich specjalny adapter pozwalający na przyłączenie bomu do masztu oraz przedłużki masztu. Aczkolwiek próbując obalić ich hipotezę, odpowiedzmy na zasadnicze pytanie. Co jest droższe? Adapter plus przedłużka czy nowy maszt? Odpowiedź jest prosta. Tańsze są wspomniane akcesoria aniżeli cały maszt. Dlatego też warto rozważyć kupno droższego masztu RDM i dokupienie do niego akcesoriów, by móc cieszyć się dobrze wydanymi pieniędzmi przez długi czas. Aniżeli kupić tańszy, gotowy zestaw, za to bardziej podatny na uszkodzenia, ryzykując tym samym, że w niedługim czasie zmuszeni będziemy do zakupu nowego masztu. Bom windsurfingowy. Jest to podstawowy element ekwipunku windsurfera i dobrze dobrany oraz przyzwoitej jakości może mieć spory wpływ na komfort pływania na desce windsurfingowej. Jest to element, który trzymamy rękoma podczas pływania. Aluminiowa konstrukcja jest praktycznie standardem w tym przypadku, chyba że nasz budżet pozwala nam na kupno bomu z włókna węglowego. Czynnikami, na jakie powinniśmy zwrócić uwagę podczas wyboru bomu są regulacja rozmiaru, podwójny system zabezpieczeń pin, regulowane głowice i tym podobne. Przedłużki masztu, mast extensions. Niewielki, lecz jakże przydatny element sprzętu windsurfingowego. Ujmując rzecz prosto, przedłużki pozwalają nam na uniknięcie potrzeby kupna masztów o różnej długości i umożliwiają skracanie oraz wydłużanie masztu w zależności od danej sytuacji poprzez wsunięcie lub wyjęcie przedłużki z dolnej części masztu. Mogą być one wykonane zarówno z aluminium lub też z włókna węglowego. Mast base jest to element, bez którego windsurfing nie byłby w ogóle możliwy. Jest elementem, który umożliwia połączenie deski i pędnika. Składa się ona z płytki, dzięki której możliwe jest przykręcenie masztu do deski oraz przegubu UJ, Universal Joint, dzięki któremu pędnik może swobodnie operować dookoła kadłuba deski. Stateczniki, finy.
Mają one ogromny wpływ na to, jak zachowywać się będzie nasza deska. Dobiera się je po uwzględnieniu kilku czynników, a mianowicie masy ciała windsurfera, typu używanej deski, rozmiaru żagla, panujących warunków wiecznych, poziomu zaawansowania rajdera. Stateczniki występują w wielu rozmiarach. Ich różne długości i szerokości pozwalają na znaczne poprawienie stabilności deski oraz łatwość, z jaką deska ślizgać się będzie po wodzie. Tu rolę odgrywa długość finów. Szerokość fina jest odpowiedzialna natomiast za zwrotność deski oraz możliwość pełnej kontroli surfera nad deską. Duże znaczenie ma również elastyczność statecznika. Im sztywniejszy fin, tym bardziej dynamiczna jazda. Siła przenoszona na deskę jest znacznie większa. Oczywiście istnieje wiele innych wytycznych dotyczących finów, jak choćby ich profil, grubość i tym podobne. Aby wybrać stateczniki odpowiednie dla nas, warto poprosić o pomoc kogoś, kto się na tym zna. Miecz. Funkcją miecza jest zwiększanie oporu bocznego ruchu deski, dzięki czemu unikamy sytuacji, w której zamiast płynąć, zaczynamy mimowolnie dryfować po powierzchni wody. W momencie, gdy płyniemy na nawietrzną, w stronę, z której wieje wiatr, lub prościej pod wiatr, należy miecz rozłożyć. To pozwala zwiększyć opór wody, co przekłada się na stabilność deski i umożliwia pływanie przy szerokiej gamie wiatrów. W sytuacji, gdy płyniemy na zawietrzną z wiatrem, miecz należy złożyć po to, by schował się on w kadłubie deski, co sprawi, że opór wody zostanie zmniejszony. Miecza co prawda nie wybieramy, jest on zintegrowany z deską, w zależności od jej typu, aczkolwiek warto o nim wspomnieć, mówiąc o sprzęcie windsurfingowym. Podsumowując, warto wpierw nauczyć się podstaw pływania na desce z żaglem, wypożyczać i testować różny sprzęt i dopiero wtedy podjąć decyzję o zakupie własnego zestawu. Zakup sprzętu ma w moim odczuciu sens, jeśli będziecie pływać minimum kilka tygodni w roku. Inaczej lepszą opcją będzie korzystanie z usług wypożyczalni. Jednocześnie polecam wpierw zakup sprzętu używanego, który jest znacznie tańszy niż nowy. Zakup nowego sprzętu to spory wydatek, dlatego zalecam wybór tej opcji tylko tym osobom, dla których windsurfing to pasja i będą naprawdę dużo pływać. Gdzie na windsurfing zimą, latem? Inne spoty. Pobierz bezpłatnego e-booka, z którego dowiesz się, dokąd warto wybrać się na windsurfing. Zestawiliśmy ponad 40 popularnych spotów windsurfingowych wraz z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Większość destynacji udało nam się odwiedzić i przetestować. Link do pobrania e-booka w komentarzu. Przy każdym z wymienionych spotów podpowiadamy m.in. dla kogo dany spot będzie odpowiedni w zależności od poziomu zaawansowania. Wskazujemy, gdzie znajdują się bazy, jak wyglądają statystyki wiatrowe, jakie są warunki na wodzie, jakie jest dno. Informujemy także, czy miejsce jest odpowiednie dla rodzin z dziećmi, czy znajdują się atrakcje dla osób towarzyszących windsurferom i tym podobne. O tytuł najlepszego spotu windsurfingowego może walczyć wiele miejsc z zestawienia. Koniecznie przetestuj nasz top 10. Możliwości podróży jest tak dużo, że chyba największym ograniczeniem może okazać się zbyt mała liczba dni urlopowych. Mamy szczerą nadzieję, że lektura naszego mini przewodnika i zawarte w nim krótkie analizy warunków na spotach ośmielą Cię do odwiedzenia nowych destynacji, a dodatkowo pomogą Ci w wyborze idealnej wakacyjnej miejscówki dla Ciebie i Twoich bliskich. Jeśli masz chęć podzielić się opinią o rankingu, napisz do nas, co sądzisz o naszym top 10. Chciałbyś wiedzieć, jak wyglądają nasze wyjazdy w praktyce? Zapraszamy do zapisania się na kurs windsurfingu. Z nami odkryjesz nowe oblicze windsurfingu. Kursy windsurfingu prowadzimy w Grecji, w Asiliki oraz w Egipcie, Soma Bay i Dahab. Szkolimy dorosłych i dzieci od 8 roku życia, zaawansowanych, początkujących, jak i osoby, które nigdy wcześniej nie próbowały swoich sił na desce. Zajęcia odbywają się w małych grupach w języku polskim pod okiem profesjonalnych instruktorów.